Enrique. Słuchajcie, tak naprawdę z Krakowa przyjechałem, aczkolwiek pochodzę z Dolnego Śląska. Bo większość z Was pewnie o tym dobrze wie. Z Dziwiszowa, to jest taka miejscowość pod Jeleniem Górą. Witamy. Madziu tutaj specjalnie w fotel. Miejscowość pod Jelenią Górą, stamtąd właśnie pochodzę, więc tak z Kraków to tak się gdzieś tam przy okazji na razie, ale wracam do rodzinnych stron. Zanim zaczniemy, parę słów o sobie i o tym, co tutaj się będzie dzisiaj w ogóle działo. Kiedy zapytałem Donata, ile ma trwać występ, powiedział, że tyle, ile w sercu. No, nie wiedział niestety, że u mnie w sercu muzyk jest w cholerę. Więc dzisiaj was trochę, że tak powiem, tą muzyką dość długo pomęczę. Zrobimy tak, żeby nie zabić może wszystkich tą ilością. Podzielę występ na jakby na dwie części. Pierwsza część i później będzie przerwa. Kto będzie już miał dość, to się grzecznie dzieli, to ulotni. Kto będzie miał ochotę posłuchać dalej, zachęcam, zapraszam. W zasadzie to jak to będzie wyglądało? No będą piosenki napisane przeze mnie, jeśli chodzi o muzykę. Jeśli chodzi o teksty, no w znakomitej większości nie są to moje teksty. Tylko takich poetów znańszych, może mniej znańszych. Dużo będzie Tadeusza Nowaka. Poetyk, nie wiem czy aż tak bardzo znanego, może znanego za mało niż powinno się go znać. Będą Piotra Byrmasa teksty, będą teksty Oli Bacińskiej, także Inny Kaweckiej, Stanisława Kowalskiego, Tomasza Tesznara, Rafała Ziemby się pojawi tekst. No i jeszcze kilku, że tak powiem, innych poetów, których gdzieś tam przy okazji też zaśpiewam. No i będzie też z dwa teksty takiego, ale to już zdecydowanie nie poety, czyli moje. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? Jak mawiał inżynier Mamoń, mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu, no to poprzez reminiscencję. No jakże może podobać mi się piosenka, którą pierwszy raz słyszę? No i co? No i tutaj będzie taka sytuacja trochę, że tak powiem, zagadkowa dla mnie, no bo większość tych piosenek, które tutaj będziecie słyszeli po raz pierwszy. Więc zobaczymy, jaka będzie reakcja, czy tak jak inżyniera Mamonia, czy może nie. Przede wszystkim tak. Piosenki, może jeszcze kilka słów o tym, jaka idea mi, że tak powiem, przyświeca. Mam, że tak powiem, napisane trochę tych piosenek i takim moim, że tak powiem, marzeniem i ideą jest to, żeby one nie siedziały sobie gdzieś tam w jakiejś szufladzie, zachomikowane na chomiku, tylko żeby kiedyś się gdzieś nagrać troszkę bardziej profesjonalnie i dać się ludziom za free na YouTubie albo gdzieś tam na mojej stronie, albo w jakikolwiek inny sposób, żeby każdy sobie mógł to słuchać. Nie mam takiej, że tak powiem, sytuacji, że nie wiem, że muszę się martwić, co z tymi piosenkami dalej robić. Tym może łatwiej będzie mi, że tak powiem, z nimi się gdzieś tam rozstać i puścić je w eter. No to co będzie potrzeba? No będzie potrzeba tylko czas. Mój czas. Jeżeli mi się uda to zrealizować, będę sobie to na spokojnie realizował i na YouTubie wrzucał, więc za jakiś czas pewnie się będzie coś tam pojawiało więcej. Więc ci, co będą, że tak powiem, mieli ochotę trochę poznać mnie od tej strony muzycznej, będą mieli ku temu okazję. Na koniec jeszcze, zanim zacznę grać, chciałbym podziękować takiej mojej bratniej duszy z Denebu, dzięki której, że tak powiem, udało się w zasadzie tutaj dotrzeć i która mnie dużo motywowała, że tak powiem, żeby to wszystko, co robię, robić dalej. No i zachęcała do tego, żeby jakiś tam recital zrealizował. Tak więc Magda, wielkie dzięki. Brawo, Magda! Pierwszym poetą, którego dzisiaj zaprezentuję, żeby już nie przedłużać,